Przedsiębiorcy skupieni wokół Jaworznickiej Izby Gospodarczej spotkali się na biznesowej kolacji w izbie. To już czwarte spotkanie przedsiębiorców w tej formule, kiedy można w sposób nieformalny porozmawiać o rozwoju biznesu w mieście. Na zaproszenie prezesa izby Jerzego Zamarlika w spotkaniu wziął udział przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Więckowski. Szczególnie jest to dla nas ważne, gdyż przewidujemy jakąś szerszą współpracę nie tylko z samym przewodniczącym, ale też z radnymi. I te wypowiedzi, które padły dzisiaj ze strony przewodniczącego, są dla nas bardzo interesujące, gdyż otwierają jakby nowe perspektywy. Spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami władzy samorządowej do tej pory odbywało się jedynie na linii izba-prezydent. Nowym celem izby jest zakomunikowanie potrzeb przedsiębiorców również wśród radnych. Gośćmi specjalnymi spotkania byli przedstawiciele konsulatów Szwecji i Mołdawii. Te kierunki są szczególnie interesujące dla przedsiębiorców, eksporterów, którzy produkują swoje towary w Jaworznie, ale sprzedają je za granicą naszego kraju. Konsulat Szwecji przedstawił możliwości wejścia na rynek poprzez wprowadzenie w firmie Swedish Standard. Szwecja powinna być kierunkiem dla przedsiębiorców, gdyż jest to rynek, jak żeśmy sobie dzisiaj wszyscy wspólnie powiedzieli, bardzo atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców, dla jaworznickich przedsiębiorców. A my jako konsulat Królestwa Szwecji, obecny w Katowicach od czerwca 2016 roku, robimy wszystko, żeby te kontakty ułatwić i żeby skutecznie pomóc przedsiębiorcom, dzisiaj mówimy o jaworznickich przedsiębiorcach, skutecznie pomóc na ten rynek szwedzki wejść. Jacek Stefaniak, konsul honorowy Mołdawii, mówił o możliwej pomocy dla inwestorów chcących zdobywać rynek mołdawski. Myślę, że Mołdawia to jest rynek, który dopiero Polacy odkrywają. I dobrze, dlatego że Mołdawia jest rynkiem możliwości. Kiedy patrzymy na zachodnią Europę, to na tych rynkach praktycznie ciężko wbić się z nowym towarem, z nową usługą. W przypadku Mołdawii te możliwości są prawie że nieograniczone, a zarówno Mołdawia może wiele zaoferować dla naszego kraju, jak i lokalni biznesmeni, myślę, że spokojnie mogą znaleźć swoje miejsce na rynku mołdawskim. Na zakończenie odbyła się prezentacja laureata konkursu Moja firma, moja przyszłość Michała Sękowskiego, który przedstawił swój pomysł na biznes w postaci gry planszowej. Jaworznicka Izba Gospodarcza ufundowała dla niego nagrodę w postaci bonu na 1500 zł do wykorzystania na sprzęt komputerowy. Spotkania izby w formule kolacji biznesowych przyciągają coraz większą liczbę przedsiębiorców. Dzięki temu coraz więcej z nich przystępuje do Jaworznickiej Izby Gospodarczej.